Nie ma bata, żeby tam coś nie siedziało. Jest, mam rybę. Siemanko wam wszystkim. Słuchajcie, nie będę mówił głośno, bo dzisiaj jest dzień zawodów. Pojechałem na zawody pstrągowe w moim kole. Tak więc uważaj za kropasami dzisiaj. Rzadko mi się to zdarza, bardzo rzadko. Więc jeżeli naprawdę będę popełniał jakieś wielkie błędy, to się nie dziwcie, bo ja za pstrągami mało co chodzę, ale próbuję dzisiaj swoich sił. Tak więc mam nadzieję, że taka krótka relacja z tych moich zawodów w kole, z moim udziałem, wam się będzie podobać. Zapraszam was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się później. Sobie podbierak już od razu rozłożę. Żeby potem nie było żadnych jaj. Najgorsze jest to, że wybrałem zły brzeg. Mam słońce w plecy i rzucam cień na wodę. Muszę dalej stać. Użyłem czarną tantę teraz. W główce takiej 1 gram. Dobra. Może tak. Nie ma bata, żeby tam coś nie siedziało. Jest, mam rybę. Jest pierwszy. Dobra, niestety przynętę mam w podbierak wpiętą. Muszę cię tak rączką wypuścić, kolego. No ale fajnie, bo tu jest normalne zejście. No powiedzmy, prawie normalne. O, poszedł pięknie. Jest. Pierwsza ryba. 32 cm. Dobra, lecimy dalej. Jest pierwsza rybka, tak więc super. 32,1. Walczymy dalej. Zobaczymy, czy coś jeszcze uda się wydubać. Przywaliła w tantę czarną, 1,5 cala. Niestety tą tantę zerwałem teraz i założyłem sobie taką, nie wiem, czy to będziecie w ogóle widzieć, takiego robala czarnego od Dominika. Słuchajcie, dzisiaj przyjechałem, wziąłem ze sobą wędeczkę Mikado Katsudo Slima. Ja bardzo często na klenie z nią chodzę. To jest do 9 gram 2,30 długość. Standardowo Van Fordzik 0,047 plecionka, 0,17 przypon z fluorokarbonu. I powiem wam, że od niedawna mam agraweczki jeszcze, które robi Bartosz Frodyma. Bardzo fajne agrawki. Śmiało możecie walić do Bartka, pisać do niego pod spodem, macie link w opisie. No i do Dominika, słuchajcie, no bo on robi przekozak przynęty. Zobaczymy jeszcze, czy coś na te robale trafimy. Trzymajcie jeszcze kciuki. Tutaj macie pod tymi drzewami jest głębienie, jest dołek, rynienka taka idzie tamtą stroną. Jest wypłycenie tutaj do mojego brzegu. On sobie stał tam mniej więcej w środku przy tym wypłyceniu z mojej strony. Tutaj przy moim brzegu mi wziął. Dobra. Tam macie korzenie. I też pod nimi, o, sobie podrzucimy tam. Dobra, tutaj mamy taką, stoję na takiej skarpie małej, ale jest tutaj dołek przede mną i korzenie, więc
Zobaczymy, rzucimy sobie pod... Ale miałem wyjście. Nie wiem, czy to widzieliście. Ale przywalił pięknie. Ale spróbujemy tak tutaj podać. Ja pierdzielę. Był. Idę w stronę samochodu i z Albertem przejeżdżamy na inny odcinek. Tu już co mieliśmy obłowić, to obłowiliśmy. Jeszcze tutaj mam dosłownie dwa miejsca. Sobie rzucę ze dwa razy i lecimy dalej. Tak więc trzymajcie kciuki. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Macie, tutaj Albercik stoi. Już coś mu tam wyszło, ale jeszcze nic nie wyjął. Idziemy dalej. Założymy sobie Janusza Ryczkowskiego, takiego pstrągala. Małego i puścimy sobie, zaraz zobaczycie gdzie. O, tutaj właśnie. O. Jest dziura, to wejdziemy. Więc dobrze by było przejść tam dalej. I tu pod to drzewo wrzucać. Nie wiem, czy coś z tego będzie, ale spróbujemy. Patyczków, gałązek. Tu jest pełno. Ale dobra. No słuchajcie, tu jest taka miejscowa, że... Zobaczymy. Wrzucimy na środek, niech to sobie spłynie tutaj pod to drzewko, przycupniemy. Jest. Cyk, cyk, cyk. 24, tak więc już cię wypinam, chłopie. Pstrążek mały. Aj, kurde. Poszedł pięknie. Wybaczcie, że go tak tu rzuciłem, ale tu mam skarpę, nie sięgnę tam. Lajtowo. Dobra. Przedzieramy się. O, tędy, tędy. I lecimy. Set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape,